doszło do czynu pedofilskiego. Funkcjonariusze niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji zatrzymali osobę podejrzaną. Przebywa ona aktualnie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policja prowadzi czynności w kierunku obcowania płciowego osoby dorosłej z osobą małoletnią pod nadzorem prokuratora. Policja oraz prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Starsza szkolna jest wstrząśnięta tą sytuacją. W dniu 14 kwietnia 2015 roku na terenie szkoły został zatrzymany obcy mężczyzna. Natychmiast zawiadomiliśmy Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie, powiadomiliśmy rodziców dziecka, organ prowadzący i nadzorujący. Przeprowadzamy wewnętrzną procedurę w tej szczególnej sytuacji. Na terenie szkoły jest monitoring. Nagrania z monitoringu przekazałem Policji w Ciechanowie.